Artur Węsierski, kierownik budowy, firma Intercore, kolega Wojciech Adamczyk, koordynator roboty na stadzie. W tym miejscu, w którym jesteśmy, jest to praktycznie początek naszego zakresu, początek obwodnicy Olsztyna, zadanie pierwsze. My jesteśmy w miejscu, gdzie powstaje przejście dla zwierząt dużych. Ten obiekt będzie tylko i wyłącznie miał za zadanie przeprowadzanie zwierzyny z jednej strony lasu, który będzie przecinała nasza obwodnica, na drugą stronę. Zakończenie całość, oprócz tego, że będzie w stronę lasu schodziła nasypem, całość będzie przykryta tym samym gruntem, który był wcześniej z tego obszaru zdjętym, czyli tym humusem leśnym. Będą wykonane nasadzenia, rośliny, drzewa, karpiny, żeby to jak najbardziej przypominało naturalne przejście i żeby zachęcało wręcz te zwierzęta, żeby przechodziły w tym, a nie w innym miejscu. Jesteśmy przy takim małym mikrozbiorniku wodnym, który się okazuje jest zasiedlony przez traszki zwyczajne, traszki grzebieniaste, też tu znajdowałem i żaby. I po prostu no, jest to zbiornik na terenie budowy, te okazy trzeba odłowić. Przenosimy je w bezpieczne miejsce, z dala od budowy. Jerzy Łaźniewski, pracuje jako herpetolog. Obecnie jesteśmy w centralnym punkcie węzła Południe, węzła, na którym krzyżuje się droga numer 16 i droga numer 51. Za nami jest obiekt WD9. Obiekt górą będzie przeprowadzał drogę numer 51 na kierunku Olsztyn-Olsztynek. Pod spodem będzie przebiegała trasa numer 16, czyli Olsztyn-Barczewo. Jesteśmy w tym momencie na węźle Olsztyn Wschód. Będzie tutaj włączała się droga łącząca ulicę Przebudowy ulicy Towarowej w kierunku 16. Od tego fragmentu zostało nam do przebudowy jeszcze w ciągu S51 około 600 metrów. Grzegorz Misiak, koordynator robót drogowych. Jesteśmy w tym momencie teraz na 22 kilometrze. Mamy zakończony tutaj wykop i szykujemy się w tym miejscu na wykonanie warstw konstrukcyjnych, czyli materaca, warstwy odsączającej, technologicznej i warstwy podbudowy z kurzywa łamanego i warstw bitumicznych. Zadanie pierwsze 387 milionów, to jest to zadanie od zachodu, czyli Olsztyn-Zachód, Olsztyn-Południe, 10 km w ciągu drogi krajowej nr 16. Zadanie drugie, obwodnica w ciągu drogi S51, blisko 15 km pomiędzy węzłami Olsztyn-Wschód a Olsztyn-Południe, 913 milionów złotych i dodatkowo dodane aneksem do tej umowy węzeł Pieczewo będzie kosztował 97 milionów złotych. Thank you.